zdrowia, szczególnie dla wyborców, bo kto wybiera reprezentantów, niedobrych reprezentantów, no ci, którzy nie głosują. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, w Ameryce jest ten problem, że komuniści, czyli tak zwani demokraci, czyli tak zwana partia demokratów, no nazwali się partia demokratów, no ale na dzień dzisiejszy to oni są po prostu komunistami, hardkorowymi komunistami, są skłonni zabijać, tak jak Stalin był, jak KGB. Widzą, że dwupartyjna demokracja nie bardzo im pasuje, a co im pasuje? No pasuje im jednopartyjny komunizm. No i najchętniej by wszystkich swoich przeciwników konserwatywnych wysłali, no w kosmos może, żeby nie wysłali, ale na pewno na Alaskę chyba też nie, no ale z jakąś wersję z Syberii rosyjskiej. No albo do gułagów, albo po prostu do łagrów na śmierć. Tak to wygląda, że politycy lewicowi dzisiejsi, czyli komuniści, czyli demokraci, oni po prostu przestali już brać pod uwagę demokrację, przestali brać pod uwagę, że jest ta druga połowa. I oni planują, kiedy osiągną więcej niż połowę, kiedy będą mieli zawsze, będą wybierani, to powoli po prostu likwidować konserwatystów, chrześcijan, białych, heteroseksualnych. Wszystko to, co przez tysiące lat się klarowało, wykrystalizowało, doprowadziło do jakichś rewolucji przemysłowych, do jakiegoś sukcesu ekonomicznego, do wysokich, do budowania katedr, do budowania lokomotyw. Społeczeństwo mniej więcej europejskie, amerykańskie jakoś się ustabilizowało, no to jest to, co biali chrześcijanie w zasadzie zbudowali, no to teraz jest po prostu podcinane przez komunistów. Ważni są wszyscy, tylko nie biali, tylko nie chrześcijanie, ważni są wszyscy, tylko nie heteroseksualni, ważni są wszyscy, tylko nie faceci. No, jest to przykre. No i teraz jest ten impeachment. Impeachment, czyli te zaskarżenie Trumpa o dziwaczną sprawę w sumie, o sprawę taką, że były wiceprezydent Biden, jego syn miał słodziutką posadkę w jednym z tych rad firm ukraińskich, no i Trump się delikatnie zapytał tego żydowskiego nowego prezydenta Ukrainy, aktora, którego też wybrał naród z jakiegoś powodu, no spytał się, żeby się zorientował, co tam się stało, co ten Biden osiągnął, dlaczego w poprzednim rządzie wywalili prokuratora, który patrzył się na biznesy tej kompanii, która płaciła 50 tysięcy miesięcznie synowi wiceprezydenta. No i teraz w Ameryce wszyscy komuniści krzyczą, że to jest ingerencja w sprawy międzynarodowe, że to jest szukanie haka na przeciwnika politycznego. Nikt nie zwraca uwagi na te wszystkie matactwa, na te wyrzucenie prokuratora i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się koncentrują na tym, że on się spytał, a miał się nie spytać. No dlaczego ma się nie spytać o bandytyzm? No w sumie Biden tak samo chyba z miliard dolarów wyrwał dla funduszu swojego syna, znaczy syn wyrwał miliard dolarów z Chin. Także że jednak komuniści chińscy wiedzą, komu płacić, z kim się ustawiać. No i dlaczego ci demokraci, komuniści chcą zrobić ten impeachment? Dlaczego oni chcą usunąć? Raptem jest rok do wyborów, no to jeżeli Trump jest taki, jak mówią o nim, że to rasista, seksista, homofobik, ksenofobik, islamofobik, on wszystko, co tylko możesz nazwać, no to on jest takim. No ale prawda jest taka, że w zasadzie demokraci, komuniści obrażają wszystkich republikanów, no bo nazywają republikanów właśnie rasistami, seksistami, homofobikami, ksenofobikami, islamofobikami i tak dalej, i tak dalej.
sama Hillary Clinton, no to ona nazwała ludzi basket of deplorables, czyli po prostu koszyk żałosnych ludzi, godnych ubolewania, takich opłakanych, czyli takich no nieumytych czwoków, no i tak nazwała ludzi, którzy głosowali na Trumpa. No i to najśmieszniejsze, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ona łaziła i ona mówiła to wszystkich do tych czerwonych świn, do tych wszystkich socjalistów, do tych komunistów, bardzo często z ciężkimi pieniędzmi, bo ciekawe jest, że w Ameryce ludzie, którzy robią pieniądze, są po prostu bardzo lewicowi, są bardzo lewaccy. Amazon, Google, Facebook, YouTube, no to wszystko są to firmy super lewackie. Są super lewackie i one zaczynają po prostu jakoś, pasuje im to wszystko. Pasuje im ten brak dialogu, pasuje im narzucanie opinii przez państwo, pasuje im wszystko upaństwowienie, medycyna, środki przekazu, no w zasadzie wszystko. Wszystko powinno być upaństwowione. No i nie lubią republikanów, nie lubią konserwatystów, nie lubią chrześcijan. I to jest najgorsze, że większość tych demokratów, komunistów, no to jednak się skupia w dużych miastach. W dużych miastach to jest jednak budżetówka, to są ludzie uzależnieni od podatków, a podatki są zabierane z całego kraju, a wydawane bardzo często tylko w dużych miastach czy w stolicy. No i ci demokraci, troszeczkę ponad rok jest do wyborów, no i oni doszli do wniosku, że nie mogą czekać. Teoretycznie mogliby poczekać, tak? No bo jeżeli większość ludzi, jak mówią, wybrała Clintona, ale ta struktura wyborów w Ameryce to jest taka, że jest 100 senatorów, po dwóch na każdy stan i 435 reprezentantów, czyli 535 jest osób, którzy powiedzmy mają przekazać te głosy ze Stanów, no bo Stany to są Stany Zjednoczone Ameryki. Także te 535 głosów, niekoniecznie każdy głos reprezentuje ten sam 600 czy 700 tysięcy. W niektórych Stanach jeden głos reprezentuje powiedzmy milion, a w niektórych Stanach reprezentuje 600 tysięcy. Także to jest to, co bardzo często ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to się odbywa, no ale to powoduje to, że miejsca mało zamieszkane, miejsca, które nie są atrakcyjne dla wszystkich, miejsca, gdzie nikt nie chce mieszkać, no a pomimo wszystko tam ludzie mieszkają, no to oni mają wagowo mają większą siłę do powiedzenia. Oni w kongresie mają troszeczkę więcej do powiedzenia, no bo ich warunki pobytu są tam gorsze, tak? Jeżeli ktoś mieszka w jakiś na przestrzeni, na pustkowy, w jakimś stanie, gdzie tam nic nie ma, no to jeżeli jego głos miałby mieć ważność taki sam jak w Nowym Jorku, no to by się nic nie pasowało, no bo teraz Kalifornia ma 40 milionów, Floryda ma tam 30 milionów, także parę stanów jest w stanie przepchać wszystko. No i sprowadza się to do tego, że demokraci liczą na to, że jeżeli by usunęli z Białego Domu Trumpa, no to część z tych ludzi, którzy głosowała, między innymi ja głosowałem na Trumpa, no to by nie głosowała na następcę, no bo automatycznie następcą, jeżeli prezydent jest usunięty, no to wiceprezydent wchodzi automatycznie do prezydentury. No i wtedy zakładają, że część ludzi by nie głosowała na byłego wiceprezydenta. No ale prawda jest taka, jeżeli coś takiego by się nawet stało, ale co się nie stanie, no bo to naprawdę nawet jeżeli przejdzie przez
House, ten Izby Reprezentantów, no to w Senacie jednak zostanie to ustrzelone, także że to się nie uda. No ale lewactwo atakuje i oni atakują od 2016 roku, kiedy Hillary Clinton po prostu nie została wybrana. No. Wiedźma stara, ona zniszczyła 60 tysięcy najróżniejszych e-maili, rozwaliła młotkiem kilkanaście telefonów, zgubiła niby parę komputerów, no i nic jej nie robią. Takie zachowanie nonszalanckie w zasadzie i w zasadzie patrzenie z góry na tych republikanów, no to aż jest przykre. No dzisiaj politycy już mniej mówią o nas, republikanach, konserwatystach, że jesteśmy zżałośni czy godni ubolewania, no ale jeszcze wyzywają wszystkich republikanów od tych rasistów, seksistów, homofobów, ksenofobów, islamofobów i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że będzie fala jeszcze większa, po prostu konserwatystów pójdzie do urn wyborczych. No, mam nadzieję, że będzie więcej pójdzie ze strony konserwatystów, no bo wśród demokratów też jest zagotowanie i to wszystko się gotuje. No ale jeżeli będziecie, powiedzmy, kiedy tam w Polsce jest 13 chyba są te wybory, no to jeżeli nie pójdziecie, no to wybierzecie debili, tak? Wybierzecie debili nie głosując. Także głosujcie. No dużo, linia jest bardzo prosta. Mimo wszystko tam, cokolwiek się nie mówi o PiS-ie, no to jednak trzeba się popatrzeć, gdzie jest więcej tych plusów dodatnich, jak Okuniek, Bolek, wariat w okularach spawalniczych mówił, niż plusów ujemnych, no. Także, że głosujcie raczej na prawicę, głosujcie na ludzi konserwatystów, na pewno nie na lewaków. No i tak samo w Ameryce, jeżeli mieszkasz w Ameryce, no to za rok, jeżeli będziesz głosował, to głosuj na partię republikańską. Ja ciągle jestem zaskoczony, że Polacy przyjeżdżający do Ameryki są w stanie głosować na komunistów. Jest to po prostu wstyd. To jest wstyd, żeby w Ameryce głosować na komunistów, szczególnie na tą ostatnią falę. No trochę się zmienia. Była ta sytuacja, ten chłopak z Kentucky, z Covington, gdzie w Waszyngtonie oni byli na tym marszu dla życia, czyli przeciwko skrobankom. No i jeden taki zawodowy Indianin z Komitetu Obrony Demokracji bębenkiem go tam atakował, no i była wielka jedna afera. No to automatycznie te czerwone świnie w tych wszystkich CNN-ach, wszystkich tych Newsweekach, Timesach, Washington Post i tak dalej, no to zrobili z tego młodego chłopaka faszystę po prostu. No a on przyjechał na... No i zaczęli go przezywać właśnie ten deplorable, ten żałosny, godny ubolewania i opłakany młody chłopak. No, a to po prostu, no i to miała być twarz młodych faszystów w Ameryce. No ale jednak konserwatyści budzą się z powrotem. Budzimy się w sumie z powrotem. Wraca do głowy ludziom, że jednak nie mogą się poddać. Nie mogą się poddać temu, co lewica atakuje, to, co wyrabia. No, tego impeachment na pewno nie będzie. Lewica, demokraci traci strasznie. Oni po prostu, nawet ci normalni demokraci już widzą, że partia została opanowana przez zboczeńców, przez wariatów, przez ekstremistów i tak dalej. Jest ten Bernie Sanders próbował
No, on chyba raczej nie będzie już się wycofa. Teraz ostatnio miał atak serca, także chyba sobie w ogóle odpuści. W różnych badaniach, no to on ma tam poparcie 7-8%, on ma koło 80%. On w 50 którymś roku był w podróży poślubnej, pojechał do Moskwy. Typowy komunista. Biden, Joe Biden, właśnie co jego syn na tej Ukrainie, te numery robił finansowe w tej radzie jakiejś naftowej. No to on już jest w polityce koło 50 lat, także to jest zawodowy polityk. Elizabeth Warren, no ona to też cwana gapa, udawała Indiankę, żeby dostać punkty za pochodzenie, żeby dostać się do pracy, żeby dostać się na studia. Także, że jak zwykle te lewackie, ta lewacka cała banda bandziorów, takich oszustów, to ludzie po prostu, to jest wstyd, że oni są wybierani, że ten Biden jest 50 lat wybierany, że Bernie Sanders jest wybierany, że on też jest 50 czy 60 lat w polityce, że krzyczy, że socjalizm jest wspaniały, kapitalizm, że jest zdziwiony, że są miliarderzy, no on sam jest miliarderem. Także Ameryka jest na rozdrożu, jest jakaś potężny szum, no jest nadzieja, że wszystko to się jakoś wyprostuje i troszeczkę się nie przegotuje i nie wykipi. No bo jeżeli wykipi, no to będzie płaszczyć zgrzytanie zębów. Jak to jeden z pisarzy powiedział o wschodnich Niemczech, kiedy tam była rewolucja w 1953 roku, że jeżeli rządowi nie bardzo się podoba lud, dlatego że lud nie docenia tego, co rząd robi, no to może rząd powinien zmienić sobie ludność. No i demokraci, komuniści w Ameryce, tak wygląda, że tak chcą zrobić, że oni po prostu chcą ludzi ściągnąć z Meksyku, z Ameryki Południowej, z Arabii i tak dalej, i tak dalej. No i wywalić na zbity pysk chrześcijan białych, heteroseksualnych. Smutne to jest, co politycy są w stanie zrobić, żeby utrzymać się przy żłobie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrybowania. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach, o filmikach. Wysyłaj powiadomienia, pisz pytania, pisz swoje opinie, polecaj gdzie możesz. Myślę, że ten filmik również będzie odmonetyzowany, bo niestety wszystkie są odmonetyzowywane. No czasami jak się odwołuję, to po 70 godzinach wraca, no ale wtedy już mało kto zagląda. Dziękuję Wam wszystkim, którzy subskrybujecie. Naprawdę doceniam to, że otwieracie i oglądacie. Do następnego.